Dzień dobry. Mam wrażenie, moi drodzy, że o czymś zapomniałem, także jak jest echo czy coś, dajcie znać. Salam aleikum, Karol. Tak, czyli jednak, Salam. Karol, Szwecja doprowadziła cię do takiego stanu, że już nie masz Polski w sercu, czy nie? Jak to jest teraz? Cały Czy po czas ją prostu mam. ukrywasz Zawsze fryzurę? będę ją miał. Też? Też. Dobrze, Maciek dotrze, bo Maciek ma, jak na szczęście mam informację od Maćka, że nie poszedł do Biedronki, bo wiecie, co się dzieje z Maćkiem, kiedy idzie do Biedronki albo do Lidla. Są na to dowody wideo. Mam nadzieję, że podczas draftu, już reklamuje 23, będziemy patrzeć, gdzie Polaka wybiorą. Czy na razie są takie obietnice, czy do tego dojdzie, to nie jestem w stanie obiecać. Jest jakieś takie schorzenie, kiedy się powtarza słowo, potem to samo słowo w zdaniu, to się jakoś nazywało. Więc Maciek dotrze, więc ja Karolowi będę opowiadał o finałach PLK, bo Karol nawet nie raczył oglądać. Dlaczego, Karol, przede wszystkim wytłumacz się, dlaczego nie oglądałeś tego? Czyli to jest Już dalej mówiłem, ta jak sama byłem wymówka, ostatni raz. błaha. Nie możesz ukraść tego z Cały czas. internetu, chociażby. Trudno. Kradzież to Nie, kradzież, nie ale mogę. zawsze wiesz. Streamy jakieś. Dobrze, to Wiem. Karol, ja ci opowiem kilka rzeczy. Może tutaj Maciek się zaraz pojawi, może ktoś na czacie coś ci dopowie. Skupmy się na tym, Karol, żebyś zrozumiał całą historię. Chodzi o to, że tu jest wiele tajemnic. Finały Polskiej Ligi Koszykówki wyglądają naprawdę dobrze. Mimo że grają dwie drużyny, które... No ostatni mecz jest męczący, Karol. Nie wiem, ile razy byłeś nie jako sędzia na spotkaniach koszykówki, gdzie się po prostu fizycznie zmęczyłeś. Ale nie od kibicowania, odpalania rac, rzucania kamieniami w policję czy coś. Tylko po prostu się... Tak mentalnie zmęczyłeś, że twoje mięśnie to odczuły. Więc poziom koszykarski, Karol, no nie jest na najwyższym poziomie. Są oczywiście emocje, są dwa elementy. Jak Maciek przyjdzie, to ci je jeszcze opowiemy, bo jest taki jeden zawodnik, który moim zdaniem ma jedną taką akcję, w której Kevin Durant chciałby być w sezonie. Zauważyłem, że pan Cowell z Legii, jest taki gość, Karol, wygoogluj sobie. Bardzo dobry strzelec. On potrafi tak obiegać, oni mają chyba jakiś taki set, że podają piłkę od razu z autu, on wybiega, dostaje zasłonę, jest na nim gość, ręka na twarzy, rozumiesz? I on zawsze trafia. I te rzuty są przez ręce, tak że jego głowa jest zasłonięta w ogóle i tylko nadgarstek patrzy w stronę kosza i on zawsze to trafia. Tych setów jest mało, ze 2-3 na mecz, ale powiem ci, że Karol, on ma 10 na 10 z tego. W meczu, kiedy go kryją, popchną go jeszcze na tej zasłonie. To jest fenomenalna sprawa. I może dlatego czasami lubię to na to patrzeć. Natomiast no, jeśli chodzi o mistrza Polski, wydaje mi się, że już go poznamy w piątek. Wydaje mi się, Karol, że to będzie drużyna z Wrocławia, jak już ci opowiadam. Chociaż nie chciałbym. Ktoś, to fizyczne zmęczenie to ja widzę w Atlancie ostatnimi laty. Nie, ale oni grają, a od oglądania się zmęczyć psychicznie. I Karol, tutaj zapisałem sobie. Powiedz mi, czy na przykład ty byś był zdziwiony, gdyby przez kilka spotkań jedna drużyna oddała 6 rzutów osobistych, a druga, znaczy to nie jest średnia, teraz wziąłem chyba przedostatni mecz, 18. I tak w zasadzie dzieje się przez no, całą serię, Karol. Czy nazwałbyś, czy już byś obrażał sędziów? Na przykład Legia w ostatnim meczu, tak? To jest ostatni mecz chyba? Tak, 24. 4. Śląsk 13. Trenerzy nie mogą odpowiadać na to pytanie, bo podobno jest taka opcja, że no są kary finansowe, kiedy coś się powie źle w kierunku sędziowania. Ale to... Ja wiem, Karol, że zaraz padnie odpowiedź. Jedna drużyna penetruje, druga nie i stąd jest taka różnica. Ale tak nie jest do końca właśnie. Jest tak, ale nie do końca. Musiałbym obejrzeć cały mecz, dlatego że argument dysproporcji w oddanych rzutach wolnych to jest nisko rosnący owoc Dlaczego nisko? krytykowania sędziów. Może Dlaczego nisko? Nie masz, słucham? No bo tak jak sam powiedziałeś, może być jedna drużyna mocno atakująca, a druga skupiająca się na rzutach z dystansu i jak wiesz, taka dysproporcja powoduje, że ryzyko faulowania jest większe, a przy drugiej drużynie mniejsze, więc zawsze patrzenie w suche statystyki, często trenerzy sięgają po ten nisko rosnący owoc i mówią, hej, panie sędzio, my mamy już 4 faule, oni mają tylko jeden. A panie trenerze, nie zwróci pan uwagi na to, że macie 20 punktów, a oni tylko 9. To wiesz, może być jakaś tym prawidłowość, nie musi być. Musiał znaczy, cały mecz zobaczyć. Wiesz, no, żeby, trzeba oddać sprawiedliwości, że trochę tak jest, no, że Legia w zasadzie chce
No i w zasadzie też jest to konieczność, kiedy muszą odpowiadać, bo przegrywają czy coś. Ładują truje, starają się utrzymać właśnie to, co ci powiedziałem. O, Maciek powiedział, że jest to, będzie też się podniecał Kawelsem. Natomiast to jest świetna sprawa, bo no, pod względem emocji, ale jeśli sportowo ktoś by się spodziewał jakichś wielkich rzeczy, no to się nie ten. To się niemiło nie zaskoczy. Ja łączenie z Maćkiem robię. Karol, opowiedz genezę swojej czapki w międzyczasie czy coś, bo to mi zajmie chwilę. Nie, Czapka odpowiedź pochodzi z miała być taka, Uzbekistanu. że historii czapki i tak byście nie zrozumieli. Karol. No, może byście zrozumieli. Kupiona była w Uzbekistanie. Na bazarze. Tak zwany bazar. To było przed wojną. Tak, Do jeszcze Maćka. przed. Maciek, jeszcze cię nie widać, ale zaraz cię będzie widać. Chyba. O, jest Maciek. Doświetlał. Maciek, przywitaj się państwu. Nie wiem, cześć, nie wiem dlaczego jesteś w takim pokracznym okienku. Maciek, to ty coś powiedz o PLK teraz, a ja was wyskaluję. Słyszałem, co mówisz, ale jakoś nie czuję tej różnicy gwizdków. Wydaje mi się, że są te finały sędziowane równo, w sensie na takiej zasadzie, że kibice obu stron mają równe pretensje do sędziów. Jak kibice czy obu stron mają różne o pretensje, kibicach, to... Bo się zaraz, Maciek, zaraz się zacznie jakaś dyskusja, bo komuś portki zostały podarte. I no nie chcę o tym mówić, bo to jest trochę blamasz tego, że po dwóch stronach i jeśli tą sprawę by opisać, to z tej małej kropeczki, takiej kupy, wyszłaby jakaś wtopa organizacyjna, bo to, co się stało z brakiem transmisji na tym ostatnim meczu, to, no to jest jakiś skandal, ja nie wiem. Nie no... Czekaj, zanim przejdziemy do kibiców, bo to jest skandal, o którym myślę, staramy się promować czy nie promować tej koszykówki, ale o takich rzeczach trzeba mówić, więc zacznijmy od tych sędziowania. Dla mnie to jest równo. Wiem, że więcej osobistych rzuca Śląska, ale na przykład kibice Śląska mają monstrualne pretensje, jakieś ruchome zasłony cały czas. Mają monstrualne pretensje o jakieś faule pod koszem, przy zbiórce czy przy jakichś takich innych głupotach. Dla mnie, szczerze mówiąc, jest to w miarę równo sędziowane. Jest różnica taka, że Śląsk gra dużo bardziej pod kosz, wymusza dużo fauli na dziewię, dużo fauli na wejście na kanterze. Travis Trice tam atakuje, jest specjalistą jak na polską ligę w wymuszaniu osobistych. Jak rozpoczyna ten swój taniec, to tam zawsze jakąś rękę złapie i faul, więc nie ma zupełnie dla mnie co się w ogóle czepiać tutaj tej dysproporcji fauli, bo też Legia pod kosz za bardzo nie gra, szczerze mówiąc. Legia wali takie półdystanse i trójki. I to, co jedyne jest w tych finałach, co mi się nie podoba sportowo, to mam wrażenie, że obie drużyny zagrały lepsze serie w półfinałach niż w finale grają. I to nie jest jakby laurka dla ich obrony, tylko jakby troszeczkę się wymęczyli, wyczerpali. Ale w tym ostatnim meczu na przykład Legia, wydaje mi się, że w końcu znalazła patent, bo to nie było tak, że Olek ten, no Olek Dziewa się wyłączył, tylko oni po prostu zrobili taką rzecz, która uniemożliwiała Trajsowi i Dziewie albo komukolwiek i Dziewie współpracowanie w pick and rollach na zasadzie, że to Dziewa się ukręca po tej zasłonie szybciutko i przechodzi prosto przez pomalowane, dostaje piłkę, jest jakiś alley-oop 2 plus 1, bo wiadomo w Legii nie, mało kto czasami ogarnia skakanie do takich sytuacji i kończy się to faulem, potem są magiczne pretensje, a jednak się okazuje, że to był faul jak nic i to ja nie wiem, czy to była rzecz w obronie, czy rzecz w tym, że po prostu tego nie grali, ale tego było bardzo mało i wyłączenie Dziewy sprawiło, że no Legii było trochę łatwiej, ale to moim zdaniem było wyłączenie, a nie zmęczenie, że Dziewa się, nie wiem co, kaca miał. No nie sądzę. Nie, tutaj jeśli chodzi o pojedyncze jakby meczapy i takie zagrania, no to ja rozumiem to wyłączanie graczy, pojedynczych graczy, plan taktyczny pozwala na przykład, żeby inni rzucali, żeby Olka odpierać z desek, to już drugi kolejny mecz Olek nie demoluje desek na Legii, a wcześniej to było z tym różnie i z Czarnymi i z Legią miał wcześniej bardzo ważne zbiórki, tutaj jest tych desek odpierany, był też fajnie broniony. I wreszcie pod tym koszem, jak dostawał piłkę, to nie robił totalnej demolki. Nie? I to z tym się zgadzamy. I podkoszowych Legia wyłączyła dobrze, ale koszt, czyim kosztem? Kosztem Trajsa, kosztem drugiego Trajsa i kosztem Kolendy. Tak? Więc to jest tak, że kogoś się udaje wyłączyć, kogoś innego odpuszczamy. I mam wrażenie, że w tych czterech meczach, które my widzieliśmy,
Dwa razy Legia będzie sama sobie pluła w brodę, ten że ostatni ich to nie wygrała. Były dwa rzuty Są na dwa to, mecze. żeby przedłużyć swoje nadzieje o graniu dalej. No, Łukasz Koszarek miał mecz i w meczu numer 3 miał rzut taki super kluczowy, który spudłował z otwartego skrzydełka i super kluczowy teraz miał rzut na remis. Oba spudłował. Szczerze mówiąc, byłem absolutnie przekonany, jak pewnie cała hala, że jak walił tą trójkę na remis w tym ostatnim meczu, to że wpadnie. Myślę, że nie było jednej osoby w hali, która by się spodziewała, że to może nie wpaść. Przepraszam, przed nim rzucał Johnson, Koszar nie? W Warszawie. To nie był Johnson. Ja byłem święcie tak. przekonany, że tam będzie spóźniony gwizdek i Koszarek sprawia takie wrażenie, że rzuci sobie, ale w międzyczasie coś usłyszy, bo tam to trochę takie wyglądało, że może był faulowany. Chyba nie był, ale był jakiś tłok, bo tam była zasłona, podwojenie, coś takiego tam było. Ten rzut był tak na siłę wypchnięty, że sędzia by musiał naprawdę tam dostać Johnson przez łapy strasznie, żeby można było to gwiznąć. No to było taka totalna desperacja i musiałby obrońca Śląska coś głupiego zrobić. Zresztą, no niestety, tam gdzie Robert Johnson w finale, bo wcześniej tak nie było do końca, wcześniej prowadził drużynę, w finale jest takim troszkę Michaelem Hicksem z 3-3. Czyli w końcówkach bierze piłę, nie oddaje, rzuca i albo tam wygra mecz, albo przegra. No. Ten mecz numer 3 sam dogonił i potem sam go przegrał. No. Ten mecz numer 4 próbował być absolutnym bohaterem, kiedy nikomu nic nie szło. Znowu to nie wyszło najlepiej i szczerze mówiąc po nim zwłaszcza widać, przecież on jest też dobrze broniony, ale Śląsk się nastawia już na to, żeby go podwajać. On jest po prostu, wchodzi tylko z piłką w stronę pola 3 sekund i od razu jest podwojenie, potrojenie. Oni grają na rzuty Johnsona, a Johnson tego nie czyta według mnie. I to jest cała różnica w finale, bo Travis Trice czyta znakomicie. Jak kryją go jeden na jeden, przyjmuje atak. Jak kryją go, podwajają go, zakładają pułapki, z chęcią się dzieli z kolegami, pozwala innym wygrywać mecze dla siebie. Robert Johnson chce być bohaterem. Ja go jakoś bardzo nie krytykuję, bo gdyby nie on, to by Legii nie było w tym miejscu, ani w europejskich pucharach, gdzie daleko doszli, więc trudno się go czepiać jakby, ale sobie wywalczył prawo do Hero Ballu. No, ale teraz ale tym Hero Ballem Legia przegrywa, zwłaszcza, że Śląsk nie będę jest ustawiony teraz Johnsona ani Legii, no ale wszyscy mówią Hero Ball, ale kto w Śląsku zawsze na koniec w takich sytuacjach ma piłkę? Losowy zawodnik, bo gramy drużynowo? Nie, Trice. Więc to jest... Tak, ale Trajs oddaje to. Ale Trajs się dzieli czy na tą pewno piłą. W ostatnich posiadaniach dzieli się tą piłą, czy patrzy na swojego gościa, pojadę go jeden na jeden i jest rzut? Chyba to drugie, co? Nie, w tym ostatnim meczu to włożył tą trójkę taką wielką, ale wcześniej podał piłę. W meczu na remis, jeden. W sensie nie, w meczu numer jeden, Trajs znakomicie się dzielił piłeczką pod koszem. Jak tam wchodził, podawał, kreował innych. W meczu numer trzy tak samo, widzi... nie wiem, Olka Dziewę widzi, Kantera widzi, kogokolwiek innego pod koszem, poda nasinającego, a Robert Johnson klapki na oczach. Już to jest tylko on i obręcz i nawet obrońcy za bardzo nie widzi, tylko szuka swojego rzutu. Trice ma to w sobie, że czyta ustawienie obrony. Dla mnie Johnson tej obrony nie czyta, tylko po prostu biorę gałę i walę, a Trice jednak dużo bardziej czyta. Ale mówię, Johnsona jakoś bardzo nie krytykuję, bo bez takiej jego gry, bez niego by Legii nie było w tym miejscu, gdzie ona jest. Mam wiadomość dla ciebie, Maciek, od Piotra Wejdyka. No. Jebać Pistons. No. Cóż, Piotrze, miło, pięknie się przedstawiłeś. A Karola, też jest wiadomość od Bartka. Jak potrzebujesz pomocy, to mrugnij dwa razy do kamery, Karol. Czekaj, powiększę. Jak Najman. Raz mrugnął. Drugi raz mówił. No dobrze, ale tak, ja apeluję, żeby też nie hejtować. Może nie ma tam koszykarskich jakichś super ekwilibrystycznych rzeczy, ale mimo wszystko jest ciekawiej czasami niż w NBA. Chociaż te mecze są męczące coraz bardziej. Piątek jutro ostatni chyba, czy nie ostatni? Ostatni? Nie, PLK, bo kończymy to, bo ja muszę przejść, Maciek, do następnej sceny. PLK chyba ostatni, chyba mam wrażenie, że w sensie Legia, wiesz, wracała już z niejednej dupy, że tak powiem, w tym sezonie. Już wiele razy się wyciągała z dosyć głębokich opałów i bym się nie zdziwił, gdyby tam jakiś jeden mecz urwali. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby wygrali 3 mecze. Bez tych podkoszowych chyba kończą się po prostu trenerowi Kamińskiemu i sztabowi możliwości co zrobić więcej, w sensie już mówię, Kubą Sadowskim próbował grać, już
Abdur Rahman miał fajny mecz taki, że on to prowadził. Już gra ten Hero Ball Johnsona. Kawelsa są trójeczki teraz na jakiś czas. Kemp na północy gra. Nie wiem, musiałby się zdarzyć jakiś... Wszyscy musieliby zagrać świetnie. I Koszarek musiałby nagle zagrać jak Prime Koszarek, który rzucił tam 25 punktów w kluczowym meczu finału. Koszarek będzie jak tak. Chris Paul, ale to w następnym odcinku. Dobrze, bo już za dużo jest mimo wszystko PLK. Karol sam do siebie pisze na czacie. Karol, przechodzimy do rzeczy, które lubimy najbardziej. Czyli do PLK. Nie, żartowałem. Dobrze, to poczekajcie. Może być rozgardiasz na ekranie teraz, bo ja muszę Maćka tu dostosować do warunków gry. To w takim układzie Maćka na razie nie widać, zaraz będzie widać. To ty powiesz, Karol, coś pięknego na temat tego, co nie podoba ci się. Składa Hall NBA, który wjechały na ekran teraz, proszę. Absolutnie nic. W ogóle? Nie mam do czego się przyczepić. Bo w internecie, Karol... Ja wiem, tak jak rozmawialiśmy na przykład, tak jak mieliśmy wcześniej w tych składach, że ja na przykład głosowałem na MVP, na Embiida, ja miałbym go w pierwszym składzie, a też nie chciałem sztucznie tworzyć, żeby Embiid i Jokic grali w jednym składzie, dlatego miałem dwóch centrów i u mnie Jokic byłby drugim centrem. No ale skoro w rzeczywistości jest MVP, no to musi być w pierwszym składzie. Nie, żadnych kontrowersji, żadnych znaków zapytań. Możesz też tam malutką dyskusję zrobić, czy na przykład Chris Paul w drugim, a nie trzecim, czy Trae Young w drugim, a nie trzecim. Czy LeBron James powinien być, słyszałem tego typu rzeczy. Ja to powinien wiem, Maciek, tylko ja mówię, co słyszałem. Dla mnie żadnych kontrowersji, żadnych Maciek? Znaków zapytań. Dla mnie kontrowersją jest to, jak te drużyny są ustalane w sensie, tak? Czyli dostaniesz, bo przez tą taką głupotę z tym, jak są te głosy liczone do piątek, typu to na przykład przez to, że masz Jokicia i Embida, którzy są dostają głównie głosy na centra, aby się mogli, to oni nie mogli grać koło siebie w piątce, tak? Bo to, żeby oni musieli grać koło siebie w piątce, musiałby dostać Embiid więcej głosów na silnego skrzydłowego na przykład niż Janis, tak? I dlatego to Janis był tym jedynym niezachwianym gościem, który zgarnął wszystkie głosy, tak? Tylko Janis zgarnął 100 głosów do pierwszej piątki ze wszystkich zawodników, bo tutaj nie było kontrowersji z jego pozycją. I szczerze mówiąc, to, że NBA troszeczkę nie zrobi na przykład trzech gości do frontcourtu, dwóch do backcourtu, jak w meczu gwiazd, jest troszkę dla mnie dziwne, szczerze mówiąc. Nie do końca rozumiem, że to jest taka, czy w meczu gwiazd jest jeden rodzaj głosowania, na All-NBA Teams inny rodzaj głosowania, te pozycje inaczej są liczone. Nie podoba mi się to, ale to jest kontrowersja taka estetyczna. Za to bym, szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy Devin Booker powinien być w pierwszej piątce gwiazd przed Jamorantem albo Luka Doncic. Luka Doncic nie był taki dobry w sezonie zasadniczym, żeby być przed Jamorantem dla mnie. Ja wiem, Jamorant, to nie jest duża kontrowersja, to jest jakiś tam detal, tak? Ale ja bym, szczerze mówiąc, Jamoranta na pewno wrzucił do pierwszej piątki i chyba bym wymienił w ogóle gardów z drugiej piątki do pierwszej piątki. Ale Steph Curry pauzował długo, więc może jeszcze ten, ale mówię, Jamorant za Lukę Doncicia w pierwszej piątce jest okej. Okay. A tak to druga piątka... Co najwyżej ten Pascal Siakam może być kontrowersyjny, a cała reszta nie. Trzecia piątka. No, Doncic po takim średnim początku sezonu to drugą miał rewelacyjną. Gdyby cały sezon taki miał, to jest poziom MVP. Tak, to gdyby miał cały taki sezon, to byśmy się nie dyskutowali o tym, jak że jest w pierwszej piątce, ale pierwsza połowa sezonu była słaba. Wyobraź sobie, że gra odwrotnie te połowy w czasie. To by nie było o nim dyskusji w ogóle w pierwszej piątce o NBA. Gdyby zagrał pierwszą połowę taką świetną, jak zagrał drugą połowę, a drugą połowę zagrał taką słabą, jak pierwszą połowę. Nikt by go do pierwszej piątki nie wrzucił. To jest taka sama sytuacja jak ze Stefem, bo Stef miał dobrą pierwszą część sezonu, to tam była dyskusja on MVP, Durant, czy tam ktoś jeszcze, tak. A to później wszystko rozjechało, a z Luką jest odwrotnie. No ja mam lukę ponad Jamorantem, bo Jamorant stracił sporo meczów. I też na jego niekorzyść było to, że w tych 24 czy 25 meczach Grizzlies wygrali 20 z nich. To nie jest na minus dla Moranta, na plus dla Grizzlies, ale jakiś tam mały argument za to, że Grizzlies byli tak dobrzy. No może, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ja bym mówię tego Moranta, ale to są takie, szukamy kontrowersji na siłę tak naprawdę, bo to wszystko jest... To malutkie rzeczy, bo to... Mówię, co najwyżej jeszcze tego Pascala Siakama można by w trzeciej piątce rozważyć, ale z drugiej strony Siakam też miał tą drugą połówkę sezonu, zwłaszcza
Bardzo mocną. Więc szczerze mówiąc, tam też kontrowersje, no ale jeśli go wyjąć, to kogo za niego, i tak nie jest to wcale takie jakieś nic pewnego, oczywistego tutaj, więc. Tak, jakby tak spojrzeć na całą piętnastkę już z pominięciem składów, 15 tych gości, których jest, którzy tam są, to kogo by ewentualnie brakowało? To też nie ma zbyt wielu kontrowersji, no bo Jimmy Butler stracił trochę meczów, Bam Adebayo jeszcze więcej. To tam czyli jeszcze jest? No fakt tego, że nikogo z Heat nie ma, że nikogo z Heat nie ma, czyli z zasięcy konferencji, to jest jakby takie... To tylko to. To jest chyba tylko to, bo tak to patrzę nawet standardowo w standings drużyn takich gównianych jak z dolnej połówki tabeli, nie ma co uwzględniać tutaj w ogóle jako brakujących zawodników. Nie, no trudno byłoby się to do czegokolwiek przyczepić, szczerze mówiąc. Ktoś mógłby się kłócić, jak fan jazz by się kłócił o Goberta lub Michela, tak? Ale to fan musi być fanem jazz. Są tacy ludzie? No. Fani Pelicans. Ja jestem fanem Pelicans. Po tych dwóch. No to powinienem się kłócić o Brandona Ingrama. Nie kłócę tak, się bo o to. CJ McColluma nawet nie. Chciano, nie? A skoro nawet ty się nie kłócisz i ten DeJounte Murray też się tutaj nie znalazł, no to tak z Toronto się, inaczej, Toronto się należało, mówię, jedyna rzecz, którą się tak na siłę można przyczepić, to czemu nikt z Miami Heat zamiast z jakiegoś Siakama na przykład, tak? Ale to jest szukanie kontrowersji na siłę. Tak, no powinien być trzeciej piątce pewnie zamiast Siakama dla mnie, bo to jednak wygrali tą konferencję, a Bam był w sezonie zasadniczym ich najlepszym zawodnikiem, ale czy to jest aż takie straszne, że jego tutaj nie ma? No chyba nie. W Miami pewnie są zamieszki z tego powodu, ale tak ogólnoświatowo to jest bez znaczenia. Widzisz, Maciek, jak dobrze przyszłeś, bo powiedziałeś Miami, więc wyjdziemy z tego bliskiego tematu nagród, o które tylko Jason... A nie, Trae Young jeszcze, bo pieniążki. On to lubi, że te nagrody, że tę nagrodę on dostał. Będzie pieniążków więcej. W takim układzie, Maciek, myślę, że Miami mają większe powody do zmartwień niż brak zawodników tego rodzaju plebiscytach. Natomiast my, kibice i eksperci też zresztą, bo muszą udawać, że są tacy mądrzy, apelujemy wszyscy do komisarza NBA, żeby te spotkania były, nie wiem, w czwartej kwarcie doliczajcie brakujące punkty, żeby wiecznie było jeden różnicy. Zróbcie coś, bo to jest nawet męczące w powtórkach, no. Ja wiem, że w ogóle też wyciągasz jakieś wartości koszykarskie, bo ci bronili tam się nie, ale to jest już za dużo jest. Żeby było 8-9 spotkań, które już w trzeciej kwarcie można iść na... Tak. Jeszcze ci wejdę na sekundkę w słówko z tymi All-NBA Teams, bo nie, wiem, nie że chcę. Tutaj absolutnie nie, mi to pasuje wszystko, ale... nawet tego DeRozana biorę w ciemno, ja z nim w styczniu zbijam piątkę, gratuluję mu, jest ekstra. Wiesz, to All-NBA Teams ma spory, ma duże bardzo przełożenie na finanse drużyn, nie? Bo Karl Anthony Towns może dzięki temu latem dostać Supermaxa. Trae Young też tam jest, tam przecież ta historia, że płaca się zmienia, tak? Trae Young, tak. Tak, ale u Townsa to jest zwłaszcza ważne, bo nagle zostanie przywiązany na stałe do Minnesoty, bo trudno już będzie mu uciec na Supermaxie. B, no Minnesota już na stałe jest drużyną, która będzie, to jest ta drużyna, którą oni są tam. Nie będzie już żadnych poważnych zmian, jeśli chodzi o próbę budowy kontendera, jakby to nie brzmiało w Minnesocie. To jest dość istotne z punktu no nie, widzenia. No ta osoba zwłaszcza, to jest, no naprawdę ja nie byłem zdziwiony, że to była hipergłośna rzecz, że Boże, co się stało, jak to? To naprawdę jest coś dla tej organizacji. Dobrze, to przejdźmy do tych nieszczęsnych spotkań. Czyli co, finały są już Golden State Boston? Czy będą jeszcze, będzie ktoś jeszcze wierzgał? Karol, powiedz coś, bo stracisz przytomność, tam widzę. Myślę, że wszystko się skłania ku temu, że tak, finały są. Nic, czyli finały konferencji przejdą po prostu tak bez przypraw? No co, masz w Miami, może podjęło walkę, ale nie ma. Fizycznie nie ma kim, nie ma ludzi, ma dużo kontuzji. Nawet Jimmy Butler nie dostarczy. Jak nie masz na czym, to nie dostarczysz. A wierzę w to, że nawet Luka wyjdzie z 3-1. Znaczy, to, co się stało, trzeba powiedzieć, to, co się stało w tym ostatnim meczu, no to Dallas już chyba weszło na jakieś wyżyny, żeby w końcu się przeciwstawić temu, co
to potrafi zaoferować Golden State, czyli w dalszym ciągu 5-6 minut i ciebie nie ma. Po prostu jest puf i wszystko, co miałeś, straciłeś, napadli cię zbójce w lesie i wracasz nago do zamku. No tak to wygląda niestety. I to, co zrobili Mavericks, to był chyba ich najlepszy mecz, ale nie wiem, czy do powtórzenia. Zabawy ze strefą i tak dalej. Ja nie wiem, czy Golden State chociażby pozwolą na to kolejny raz, a też chcieliby odpocząć, bo tam może będzie mecz numer 6, w sensie będzie remis. Będzie mecz numer 7. Warto odpoczywać przed finałami, moim zdaniem. Maciek? Wiesz co, ja akurat nie przesądzałbym jeszcze tego finału tej serii Boston-Miami. Ja stawiałem przed tą serią 4-2 dla Bostonu, no i na to wychodzi. Wiesz, ale jakie były te piki? Szczerze mówiąc, 4-2 dla Bostonu, stawiałem 4-2 dla Warriors, więc tutaj jest, w sensie 4-2 dla Warriors było głupim typem, bo tam mogło być albo 4-1, albo 4-3, tak zdroworozsądkowo, ale niech, Maciek, czy ty na pewno niech stawiasz będzie na Warriors? Ja mam... Tak. Karol albo źle na, zapisałem, Karol albo muszę odtworzyć, ale ewidentnie tu jest 4-2 dla Mavericks. Ja muszę to sprawdzić, albo ja się pomyliłem, Karol. To sobie sprawdź. To sobie akurat sprawdź. Pamiętam, Karol tak, bo to przekopiowałem. Ja nie stawiałem dla nas na pewno. Ja stawiałem 4-2, a tydzień temu chciałem, żebyś ja na 4-1 zmienił, ale nie chciałeś. Tydzień temu cię nie było. I co? Sprawdzę. Jak to nie było? Dobrze, no nie wiem, może się pomyliłem, bo przekopiowałem od Karola. Jezu. W każdym razie wydaje mi się, że Miami, wiesz, Miami jest połamane, Boston jest połamany, to są taka seria na przetrwanie, kto przetrwa w lepszym zdrowiu, ten będzie lepszy w danym meczu. Problem jest taki, że Miami działa na dużo mniejszym marginesie błędu i jeśli oni nie mają Tylera Hero i nie trafiają trójek, to nagle nie mają w ogóle, mają takie momenty takich gigantycznych stagnacji w obronie. Tak? I już dwa razy oddawali jakieś potężne rany i w meczu numer 4 i w meczu numer 5. W tym meczu numer 5 to było na przełomie chyba trzeciej i czwartej kwarty wręcz 24-2, coś takiego. Przez 12 minut rzucili jeden basket. Więc tu są jakby dla mnie problemy Miami. I jeśli ten Tyler Hero się okaże, że jest zdatny do grania, to oni tam sobie jeszcze jeden mogą mieć mecz. Pytanie jest o Jimmy'ego Butlera. I jeśli wiesz, jeśli doprowadzą do meczu numer 7, no to mecz numer 7 to znowu są emocje. Decyduje bardziej odporna i bardziej chcąca drużyna, a mniej i drużyna z najlepszym graczem. Często się mówi, że mecz numer 7 rozstrzyga najlepszy gracz na boisku, a nie najlepsza drużyna. Więc tam, a Jimmy Butler jest w stanie wejść w takie buty, jeśli będzie zdrowy. Pytanie jest, czy oni dadzą radę znowu tą serię troszkę odwrócić, wygrywając mecz numer 6. Wydaje mi się, że nie, ale tej serii nie skreślał jeszcze. Tu się jeszcze może sporo podziać. W samym meczu, chociaż jeśli bym gdybym typował, będę tak typował na pewno, jak będę typował sobie gdzieś u jakiegoś naszego sponsora, jeśli jakiegoś mamy w tym Możesz momencie. Możesz zostać, Maciek, naszym sponsorem. To będę stawiał, że do przerwy Miami całość Boston, bo to jest taki mecz dosyć typowy. Ale a seria Warriors-Dallas, to Warriors powiedzmy na 3-0, ten mecz numer 4 walczyli, ale bez jakiejś tam wielkiej werwy. Wydaje mi się, że w meczu numer 5 po prostu wdepczą Dallas w parkiet i ale tyle. Ale co będzie też tego jest grania. Moim zdaniem ważne, to też tak nie jest do końca, że oczywiście tak jest. Ale gdyby nawet nie było, że no nie wiem, no Miami jest tak obolałe, że muszą forsować minuty Oladipo, który zaczyna przypominać zawodnika, który mógłby spokojnie zrobić mur z cegieł, a nie rzucać do kosza, no bo też mu się trochę nie dziwię, no tyle się nie grał w kosza, są takie serie mer, albo się mu dziwię. No nieważne, chodzi mi bardziej o to, że gdyby nawet Miami było zdrowe i wszystko by przebiegało zgodnie z planem, a Boston byłby kompletny, w sensie byłby Horford, byłby Smart, to już pokazał Boston to, że to i tak, Karol to powiedział, to i tak by niewiele dało. To. Tak. Ja powtarzałem za Pudzianem. Ja bym powiedział, że to są podobne do siebie drużyny, jeśli chodzi o organizację obrony. Oni grają, oni potrafią grać super, super sety w obronie. Oglądasz mecz, bronią strefą, żeby czasami nawet i w obrębie tej samej akcji, tego samego posiadania, po na przykład jakimś faulu, przy jakiejś zmianie, zmienić na każdy swego, albo box and one. Obie drużyny to robią, tylko jaka jest różnica, że Boston ma więcej w ataku, ma więcej talentu,
ma więcej możliwości zdobywania punktów. Żeby Miami było w meczach, oprócz tej obrony, która ich trzyma w meczach, potrzebują kogoś więcej niż tylko Jimmy'ego Butlera, kogoś więcej niż tylko Hero. Potrzebują siły ognia, a oni tego nie mają w tym momencie. I to jest różnica, która daje nadwyżkę Bostonowi, bo Boston też ma elitarną obronę. Może nawet lepszą niż Miami, ale mają za to dużo więcej ataku. No, Miami boli to, że tam, gdzie oni mieli atak, ten atak jakby, ten, gdzie miał być ten atak, na przykład Kyle Lowry, który nawet jeśli jest grubodupnym gościem, który już dużo wolniej się rusza niż kiedyś, to miał jeszcze, jak był w takiej półformie, jak był zdrowawy, to miał tak, że potrafił kontry napędzać, łapał piłkę i może sam szybko nie biegł, to Miami zaczynało grać dużo szybciej z nim na boisku, nie? I puszczał piłkę do przodu, a teraz nawet tego nie jest w stanie robić, nawet tego nie jest w stanie przyspieszyć, żeby troszkę tą obronę Bostonu rozerwać. Tyler Hero, który jest super ważny dla ataku Miami, nie gra. No, był taki moment, że Jimmy Butler nie był sobą ewidentnie, nawet nie wchodził do piłki w tym meczu z Miami, z Bostonem ostatnim. I Gabe Vincent robił straty jakieś debilne. No i sam Bam Adebayo miał chyba 4 akcje z rzędu, że przekozłował piłkę, zebrał w obronie, przekozłował do ataku, sam rzucił punkty, wrócił, zrobił to samo. Tak 3 albo 4 akcje z rzędu, że był jedynym walczącym, chcącym gościem. I no, Bam Adebayo rzucającym z pół dystansu nie wygrasz spotkania. Przepraszam bardzo, ale nie wygrasz tego. I mimo, że Bam jest świetny i po prostu rzeczywiście brakuje tej siły ognia Miami. Pytanie jest, czy oni w tym meczu numer 6 będą w stanie ściągnąć aż tak głęboko do błota Boston, żeby ich jednak ograć. Bo Boston też nie gra wybitnej serii w ataku. No umówmy się, po prostu ma takie momenty, że parę rzutów trafi, ale łatwo sobie wyobrazić scenariusz, w którym jednak Miami jest w stanie ich ściągnąć do błota, do swojego poziomu i pokonać doświadczeniem. Bo Miami bardziej taką błotną koszykówkę gra, bo oni cały sezon opierają się na twardej walce przy mniejszym poziomie talentu, jak na tak dobrą drużynę. A Boston to jest jednak drużyna, która wyjściowo ma bardzo duży talent, jakby nie patrzeć. No i na tym zbudowała dobrą obronę. No, wydaje mi się, że od innej strony doszli do tej dobrej obrony i Miami może ma szansę w tym, że właśnie zagrają mecz w tempie na, nie wiem, 90 posiadań, 85 posiadań. Całe takie będzie bardzo wolne spotkanie, bardzo w błocie. Jeśli Bostonowi parę rzutów nie wpadnie, to się mogą zrobić jeszcze emocje, nerwy. Może coś z tego będzie, ale no, chciałbym tego, bo chciałem mecz numer 7. Cały czas mam Boston w tej serii, ale chciałbym ten mecz numer 7 zobaczyć. Wykonanie tych dwóch drużyn, więcej łupania się kamieniami po głowach, więcej tłuczenia się w błocie. Trzeba czymś sobie zabić czas do draftu. No to będzie ryzykowne, ale Maciek, ten, musimy podjąć decyzję, czy to będzie Twitch, czy coś, bo ja bym chciał zaszaleć trochę z obrazem wideo, tutaj jakąś akcję dać, tutaj wiesz, przez pierwsze 15 minut dawać, że mam entuzjazm. Tego typu rzeczy, no to Karol nagle wpada w piżamie z dziećmi, mówi, że ogląda i że też chciał coś powiedzieć. No i tego typu program to ma być. Możesz alkohol, tylko w torbie szarej, żeby nie było potem. Ale to ustalimy, bo ja naprawdę zastanawiałem się nad Twitchem, poważnie. Bo YouTube, myślę, nam tego nie da. Dobrze, to w takim układzie po drugiej stronie nie doszukujemy się utrudnień, to zajmie też jeden mecz. Na 100% już, to już koniec jest, tak? Czy Luka Doncic znowu straszy i straszy już jedną taką drużynę z Memphis i potem kto inny do kogo dzwonił? Nie bijcie się. W sensie ja patrząc na to, dla mnie się kończy ta seria. Dla mnie się kończy ta seria w tym najbliższym meczu. Widać bardzo, w sensie po pierwsze widać, jak świetny jest w tym momencie Andrew Wiggins. Tak? To jest gość, który wszedł poziom wyżej w tym sezonie, jak zrozumiał ten atak i obronę Golden State Warriors. No i to się już mówiło o tym za Klo, mówiło o tym parę osób, że wszyscy do tej pory zakładali, że jak się Wigginsowi skończy kontrakt, to mu pozwolą Warriors odejść, żeby zrzucić ten balast z tego ich monstrualnego payrollu. Teraz wydaje się, że nie będą się jej puszczać zawodnika, który się powolutku dla nich tak ważny robi i tak dobry w swojej roli. W obronie jest świetny, w ataku doskonale wie, kiedy przejmować, kiedy wchodzić w swoje rzuty, kiedy przejmować te rzuty. Decyzje podejmuje fantastycznie w tej serii i w obronie, i w ataku. To jak dzięki temu, jak dobrze on broni jeden na jeden w tej serii, jakie różne fajne rozwiązania Warriors mogą rzucać na Lukę Doncicia, jest też bardzo ważne, bo Doncic jest potwornie męczony po obu stronach parkietu. Oni atakują go z piłką, atakują go bez piłki,
W obronie on widzi w każdej akcji inną obronę na sobie i Warriors robią to samo, co Karol mówił, że robi Boston i Miami, że zmienia strefę w trakcie posiadania, że przechodzi od box and one w każdy swego, przechodzi od każdy swego do 2 plus 3, tak? dwóch indywidualnych obrońców i trójkąt. Po prostu jakieś kosmiczne rzeczy. Na to pozwala ta dobra obrona indywidualna Wigginsa i Draymond Green z tyłu, który jest zawsze najmądrzejszym zawodnikiem na parkiecie, jeśli chodzi o rozumienie gry. To po prostu jest niewiarygodny, ma feel do obrony i rozpoznawanie sytuacji i tak dalej. No i Kevon Looney, zawsze mamy tego Kevona Looneya. Widać, że Steve Kerr ma leciutką przewagę nad Montym Williamsem, który odpadł. O, będzie, poczekajcie, będzie grząski temat prostu... ze Steve'em Kerrem. Zaraz będzie temat. O, przypomniałem sobie. Teraz będą rzeczy. Bo atakował, bo Steve Kerr po prostu Kevonem Looneyem naprawdę fajnie atakuje, bardzo, bardzo dobrze go używa. Tam, gdzie Phoenix nie umiało zaatakować tej miękkiej strefy podkoszowej Dallas, która jest miękka w miarę celowy sposób, biorąc pod uwagę niską wartość rolujących centrów w NBA teraz, ale Steve Kerr atakuje to cały czas tym Kevonem Looneyem, zbiórki w ataku, krótkie role, rozgrywanie w sytuacjach 4-3, mocne role, proste kończenie spod kosza. To jest fajne, jak Steve Kerr dobrze używa Kevona Looneya i pokazuje Monty Williamsowi, jak można było używać DeAndre Aytona. Po prostu. I więc dlatego jakby mi się bardzo, bardzo podoba to, jak coaching w tej serii. I wydaje mi się, że po prostu Jason Kidd kompletnie nie ma z czego czerpać. Teraz Dallas brakuje jednego zawodnika, który by tutaj coś więcej wniósł. Według mnie i tak oni daleko doszli, trafili na ścianę. Aż naprawdę spory ich sukces, że wygrali ten jeden mecz. Nie wierzę, żeby wygrali w tej serii trzy, raczej dwóch też nie wygrają. Myślę, że serię kończyli się. Karol. No, pozostaje mi się zgodzić z Maćkiem. To tutaj ja nie widzę jakichś wielkich usprawnień, które Dallas mogą zrobić. Bo wiesz, to jest NBA, wielu ludzi ma talent i jak na przykład Kleber trafi 7 trójek, Bertans trafi 8, i Luka zagra na swoim poziomie, to zawsze możesz liczyć, że będziesz grze i możesz nawet wygrać, ale tak patrząc od strony takiej właśnie, co Maciek mówił, coaching Kera, coaching Kida, to co przynosisz do serii, no to nie powiem, że byłbym zszokowany albo bym zaskoczony, żeby gdyby Dallas to, już nie mówię, dociągnęło na 3-3, ale w ogóle wygrało. To jest jeden mecz, maksymalnie dwa, ale myślę, ja też myślę, że w kolejnym meczu to się skończy. No w ogóle nie mamy optymizmu, widzę, bo ja też nie. Na czym optymizm? Bo ja naprawdę, ja rozumiem, że można mieć pretensje, ale ja chciałbym w końcu poglądać jakąś walkę. Te 7 spotkań przynajmniej, żeby 3 były o coś, a nie o to, żeby dopatrywać tego meczu, czy już w połowie nie pójść spać, bo jest mało ciekawy. O to mi chodzi, już mi jest wszystko jedno. Tutaj ktoś dobrze zapytał, zaraz przejdziemy do pytanek, ale ja już mogę zespoilować, co? Ale oczywiście, tak, tylko wiesz, konsekwentnie nie przez 4 wieczory pod rząd. No to racja. No. Czekaj, pytanko. Czy biorąc pod uwagę, jak fajne są playoffy, czy uważacie panowie, że finały konferencji są relatywnie najsłabsze? Właśnie ja uważam, że są relatywnie najsłabsze. Że... Ale w tych playoffach, czy najsłabsze no ever? Nie, czy no tego dekady, to ja nie wiem, ale sugeruje się, że to chodzi bardziej o tą serię gier posezonowych w tym roku. No. Jeśli chodzi o te playoffy 2022, no to druga runda i pierwsza były lepsze niż finały konferencji, no ale no. Czyli finały już będą takie żużlem będą. Niedobrze. No. Może właśnie była taka sinusoida, było dobrze, znaczy ja było uwielbiam, gorzej, przepraszam, ja uwielbiam, no patrzę, wydaje mi się, nie wiem, Robert Williams sobie gdzieś tam z tubkami chodzi, czeka na bloki, ja to lubię, tylko wiesz, człowiek chciałby po prostu się zrelaksować, potem idzie na tą Legię, ogląda coś, co czasami w ogóle no, nie stoi koło posiadań koszykarskich, ale mimo wszystko są emocje, bo jest minus jeden, no i mam problem trochę z tym. Wiem, że wszystkich tam w Stanach to nic wiesz, nie interesuje, ale mnie interesuje i mam problem. Te finały są dość słabe, ponieważ po pierwsze mamy bardzo, tak jak dla Luki Doncicia był świetny, ten matchup z Phoenix było tyle dobry, że oni grali wolno i się zepsuł Chris Paul, który go atakował. Tak mówiąc brutalnie, po prostu Chris Paul, który go atakował, się zepsuł. Matchup był dobry, ponieważ Phoenix też grają wolne tempo i tempo Doncicia jakby grają. Plus się okazało, że mają tylko 2 ball handlerów, na 3 ball handlerów Dallas i to zrobiło różnicę. To są takie głupie rzeczy, ale proste rzeczy, małe rzeczy, ale to one
tutaj po prostu powodowała, że ten meczap był dobry dla Dallas. I to tutaj mamy po prostu bardzo zły meczap dla niego, bo Warriors mają wyjątkowo kreatywną obronę, bardzo wiele tych rozwiązań. Mają masę szybkich gości, którzy się ciągle ruszają bez piłki. Dla obrony Dallas, która nie jest oparta na jakiejś indywidualności, tylko zespole tam ruszającym się razem, ale tam nie masz jednego gościa, który ustoi. No i zrotują i tak dalej, ale jeśli masz to Warriors płynący cały czas, dzielący się piłką non-stop, ruszający się bez piłki, gdzie ani jeden zawodnik jeszcze nie zapadł takiego totalnego ognia w tej serii, to jest w ogóle ich upside, nie? No to Dallas miało tu bardzo małe szanse od początku, zwłaszcza, że nie ma przewagi własnego parkietu i wydaje mi się, że po prostu to jest kwestia match-upu ciężkiego dla nich. Z drugiej strony te finały Miami i Boston od początku miały być w błocie grane, bo było wiadomo, że tam będzie łupanie kamieniami raczej niż taka super finezyjna koszykówka, co wynika z obrony tych dwóch zespołów i charakteru i mentalności ich. Ale przy okazji, no to warto podkreślać, na każdym kroku mamy bardzo dużo kontuzji w tej serii. Mamy pół Miami, mam wrażenie, że przestało kłamać na tych raportach kontuzyjnych przed meczami, bo oni wrzucali po pół drużyny zawsze, a teraz mam wrażenie, że naprawdę wszystkich, których wrzucili, byli usprawiedliwieni na tym. Boston też ma kontuzjowanego ma Horforda, który tam przeszedł szybko COVID w trakcie, ale Robert Williams cały czas jest spuchnięty, Marcus Smart nie jest w pełni sprawny. To są bardzo ważni zawodnicy, nie? I mam wrażenie, że te finały nam się zepsuły też przez te kontuzje. Nie? A z drugiej strony dla mnie Warriors są lepszą, jeśli Boston wejdzie do finału i Warriors wejdą, to Warriors są lepszą drużyną od Bostonu, ale Boston ma na nich świetny matchup dla mnie. I to jest, Boston jest bardzo niewygodnym matchupem dla Warriors i to powinna być pasjonująca seria. To powinna być fantastyczna seria, gdzie wydaje mi się, że powinni wygrać Warriors, ale strasznie trudno mi to określić. Myślę, że będą bardzo ciekawe mecze i finały powinny nam nadrobić to, co się wydarzyło w finałach. Ja chciałbym teraz zabrać, ale czy to, jeśli oczywiście to pójdzie w komplecie, to już tak trochę, jak to, proszę mi tu nie antycypować, ale ten, czy to nie będzie też tak, ja wiadomo, to są inni Warriors, na te parę lat nawet poruszyło stawami tych samych graczy, więc może trochę nie powinniśmy tego porównywać. Ale czy to może być tak, że Boston będzie najlepiej broniącą drużyną, z którą Warriors spotkali się w finale? Bo zastanawiam się, czy ten finał może nie być taką ścianą. I ja się z Maćkiem nie zgodzę, to będzie brzydkie. To będzie tak, że to nie będą takie przeloty Warriors, że oni sobie biegną. Ale to nie będą blowouty, ale tam będą, wiesz, Steph Van Gundy za nogę łapiące, no tego typu klimat, może bez przesady i bujek, ale że to nie będzie tak, że Warriors będą w 100% komfortowo czuli się, będą rzucali, trafiali, Steph Curry będzie ceglił, będzie miał mecze 4-20 za 3 punkty, coś takiego, a i tak wygrają jednym, bo coś tam się stanie, Klay Thompson w końcówce pól, wszystko jedno. Ale to będą brzydkie, właśnie nieemocjonujące pozornie serie, dopiero się okaże, że są emocjonujące, jak ktoś się interesuje koszykówką, ale tak z zewnątrz to będzie, co się dzieje w finałach, moim zdaniem właśnie. To. Nie no, to wiesz, a moim zdaniem nie ma na to szans, bo to są po prostu zbyt dobrzy zawodnicy, zbyt dużo talentu i zbyt dobrze skonstruowane obrony i w obronie drużyny i w obronie i w ataku, żeby ta koszykówka mogła być brzydka. To może tam nie będzie 120, na pewno nie będzie po 120 punktów, ale myślę, że to nie tylko dla koneserów, którzy potrafią docenić, co tam jest grane, ale ogólnie dla odbiorców koszykówki. To będą fajne finały. A pytałeś, czy to będzie najlepiej broniąca drużyna, z którą Warriors się spotkają, to na 100%. Nie ma innej odpowiedzi, bo ci Cavs 2-15, oni byli tacy ok w obronie, ale ci kolejni 16, 17 i 18, to oni ofensywnie byli historycznie dobrzy. Szczególnie 2-17 Cavs, oni tam współczynniki ofensywy to mieli all time jedne z najlepszych, tylko że Warriors mieli wtedy, grali na kodach, a kod brzmiał Kevin Durant. Cavs 2017 to jest jedna, myślę, z pięciu najlepszych drużyn w historii, które nie wygrały mistrzostwa w danym sezonie. Jeśli nie z trzech najlepszych. Oni analitycznie byli po prostu absurdalni. Słuchaj, Maciek, można nawet i postawić tezę, że to była najlepsza drużyna, która nie zdobyła tytułu, bo gdyby nie licząc Warriors, którzy mieli czterech All-Starów, którzy mieli trzech All-Starów plus KD, który był wtedy, może mogłeś dyskutować, czy jednym, czy drugim najlepszym zawodnikiem w NBA, to w normalnych okolicznościach taka drużyna by nie powstała i w normalnych okolicznościach Cavs z nikim by nie przegrali.
Tak, no można tak powiedzieć. Dla nich to było tak, że są najlepszą drużyną w lidze, gwiazdka z pominięciem Warriors, a ci Warriors im dali dzwona po prostu jak chcieli. To było niesamowite, że to się tylko w jakichś filmach zdarza, że jest jakiś taki super potężny gość, który nagle idzie i dostaje dwa strzały pięścią i się składa, bo trafi na kogoś większego od siebie. Niewiarygodne to jest, niewiarygodna to była seria zresztą. A teraz mi się wydaje, że będzie ciekawie, bo Boston ma, i to jest dla mnie niesamowite, Boston ma tego Ala Horforda, który jest absolutnym, totalnym game changerem i powinien do Warriors, do serii z Warriors też fajnie pasować. Cały czas zakładamy, że Boston wejdzie, ale czy Al Horford nie jest najlepszym zawodnikiem w ogóle tej serii Miami z Bostonem? W serii z Miami może być, można spokojnie tak powiedzieć. Nie, czy nie jest, drugie pytanie, czy nie jest najlepszym zawodnikiem Bostonu w playoffach? W całych playoffach to bym powiedział, że nie, jednak na Tatum. Ja bym postawił na Browna. Tatum to taki no-brainer, wiadomo, on musi być najlepszy, jak jest najlepszy, to jest najlepszy. Jak jest najgorszy, miał zły dzień, ale jest najlepszy. A Brown? Nawet jak miał zły dzień, bo wiemy, to Brown, ale jak ma świetny mecz, to ma 5 dych i zabija ludzi na pół dystansie. To jest piękna rzecz. Mi się bardzo podoba, szczególnie w tej serii z Bostonem, że po średnim czy po słabym meczu wychodził i to jak. Zobacz, w meczu, w którym to było meczu, było 3-2 dla Bucks. Bucks mogli to zamknąć. Przychodzi Tatum, robi 46 punktów. Wyciągają na 3-3. Nie wiem, Al Horford na pewno jest jednym z dwóch albo trzech, to nie ma nawet dyskusji, ale ja na pierwszym miejscu bym postawił Tatuma, no bo robisz te wszystkie małe rzeczy, które Al Horford robi, ale w końcu musi przyjść, kto zacznie robić duże rzeczy, bo gdyby wiadomo, że Smart, Grant i Al Horford robią te rzeczy, to takie przedpole, ale ktoś musi w końcu przejąć i robić te inne rzeczy. Wiesz, kluczowy mecz z Bucks wygrał Al Horford, będąc najlepszym też ofensywnie zawodnikiem Bostonu. Pamiętajmy o tym, że poszedł Al Horford i po prostu ograł Bucks, bo się wkurzył i rzucił 30 punktów, dobrze pamiętam? 5-4, tak. Tak, po prostu totalną demolkę. Wiesz, Al Horford przy okazji, to są abstrakcyjne liczby. On ma o 3 punkty wyższy net rating w tych playoffach niż Jason Tatum. A w serii z Heat to jest w ogóle, kiedy Al Horford jest na boisku, Boston zdobywa 119 punktów na 100 posiadań i traci 96. On ma net rating 22,6 punkta na mecz w 4 meczach z Heat. W ogóle abstrakcyjnie dobre playoffy gra. No i dla mnie to jest nie do pomyślenia, że gość rok temu był na emeryturze w Oklahomie, a teraz zmienił cały zespół po prostu i stał się gościem, który no jakby dawać nagrodę, bo jest teraz, zdaje się, nagroda tego najlepszego zawodnika wschodu, nie? To się będzie jak Larry Bird trochę coś takiego? Tak. Larry Bird zachwycony, że zostanie nazwany, że od niego jest nagroda za tylko bycie najlepszym zawodnikiem na wschodzie, nie? Z jego podejściem. Ale to Al Horford może dostać tę nagrodę za finał wschodu. No. Ja bym się nie zdziwił, bo chyba miałbym mój głos. Dobrze, no, za finały tak, do pytanek. Ja tutaj już jedno zadałem, więc to możemy sobie darować. Ale miałem tutaj na oku jedno. Pawełek spytał, kto powinien w tym bezsezonie zrobić Brooklyn? Off-seasonie chyba tutaj. W ten sposób, bo ja myślałem, że komuś... nie pomyślałem, sorry. No, to akurat bez sezonu. Jesteś jak Bumble, nowe słowo twórca. Dobrze. Co to powinien zrobić Brooklyn? Namówić Hardena, żeby zabił księgowego, żeby nie brać tyle pieniędzy i żeby... Nie wiem. Nie wiem o tym. Harden nie wiem, co może zrobić Brooklyn. Przede wszystkim wydaje mi się, że Brooklyn musi się zastanowić, czy on chce bawić się w tą, moim zdaniem, bawić się w durantologię i w te wszystkie rzeczy. Bawić się w następnych Hardenów, dawać się mamić jakimś gościom, czy po prostu, nie wiem, zróbmy coś takiego jak Cleveland. Nie wiem, bo wydaje mi się, że trzymanie... Co może się stać bardziej na Brooklynie? Czy na Brooklynie pojawi się kolejna gwiazda i będziemy mamić świat, że wiecie co, James Harden nie wyszedł, w Filadelfii też nie wyszedł, hehehehe. Ben Simmons wróci do gry w koszykówkę, na pewno, tak? To się zapowiada kolejny bigos, taki niekontrolowany bigos, no. A James Harden pokazał, że nie każdy, kto wychodzi z tego klubu, to od razu jego życie się odmienia i jest całe w skowronkach. Nie, to nie jest też wina klubu, to jest wina tego, co tam się w środku, w drużynie dzieje, kim ona ma być.
Bo nie wiem, kim ona ma być. Mistrzem czy drużyną, która bije się o play-iny? No niby tak, teoretycznie w próżni to mógłbyś być trochę już zdegustowany tym, co się dzieje, ale trzeba pamiętać, że Nets oddali, nie chcę przeklinać, dużo swojej przyszłości, żeby mieć ten skład, który teraz mają. Musisz po prostu na tym jechać. No to nie masz możliwości, znaczy nie masz możliwości, masz możliwości, ale zbyt dużo cię kosztowało skonstruowanie tego składu, żeby teraz z niego tak szybko rezygnować. Problem teraz będzie z Irvingiem, bo jeżeli będzie chciał kontrakt pięcioletni, a dlaczego miałby nie chcieć, no to nie wiem, tak jak tutaj we trzech siedzimy, to gdybyśmy my wypłacali te pieniądze, to chyba ciężko by nam było to podpisać, no bo to jest ćwierć miliarda dolarów dla zawodnika, który może aż tak bardzo koszykówki już nie lubi. Ile on zagrał? Niecałe 30 meczów w tym sezonie. Gdybym dał radę jako Marks dogadać się z Irvingiem, który agenta nie ma, który jest sam dla siebie swoim agentem, namówić go, słuchaj, wiesz jak jest, wiesz jaka jest sytuacja, daj się namówić na jakieś 2+1 albo 1+1. Pokaż nam, że nadal jesteś dobry, pokaż nam, że jesteś warty, a za rok podpiszemy cię za tyle, za ile będziesz chciał. Chociaż nawet i za rok to też będzie problem, bo przecież zainteresowanie Irvinga się nie zmienią i jego podejście do życia też się nie zmienia, może nawet jeszcze bardziej się pogłębi i pójdzie w jakąś jeszcze inną ciekawą stronę. Słuchaj, dla mnie, jeżeli Nets są zdrowi, tu mam na myśli nie tylko Bena Simmonsa, ale też no. Kurczę, Joe Harris, jak dla mnie to może być na kilku poziomach game changer, bo to masz gościa na dwóch stronach parkietu, bo w przeciwieństwie na przykład do Duncana Robinsona, którego musisz chować w obronie. Joe Harrisa nie musisz nigdzie chować, a daje ci od cholery spacingu w drużynie, która będzie go trochę potrzebowała, mając zdrowego Bena Simmonsa. A jeżeli ta drużyna będzie zdrowa i zakładając, że to, co widzieliśmy w playoffach przeciwko Bostonowi KD, że to nie jest już KD, bo trzeba pamiętać, że KD też już ma swoje lata i kontuzje za sobą, ale zakładając, że KD jeszcze będzie top 15, zakładając przynajmniej, że top 15 NBA, to dla mnie to jest nadal kontender, jeżeli ta drużyna jest zdrowa. A z czymś takim możesz spokojnie, wiesz, nie musimy się martwić o finanse, no bo pan Josai to jest bogaty człowiek, on jeśli będzie miał powód, żeby sięgać do kieszeni, to będzie sięgał, ale jeżeli ta drużyna będzie zdrowa, to dla mnie jest nadal kontenderem. Ja szczerze mówiąc, to jest tak, zabawne jest w ogóle to, że i Irving, i Harden nie mają agentów, i że obydwaj są teraz w dosyć trudnej sytuacji, jeśli chodzi o kontrakty, bo żadnemu z nich, żaden taki rozsądny menedżer nie chciałby dać maksa, tak? To oba mają ten kłopot. Ale koncentrując się na Brooklynie, Marks musiał być szalony, żeby nie dać spróbować chociaż zagrać pół sezonu lub całego sezonu, chociaż pół sezonu, trójce Simmons, Irving, Durant. Na papierze jest idealnie sklejona. Na papierze jest idealna trójka, doklejasz do tego dwóch strzelców. Joe Harris cały sezon nie zagra, oddajesz tam kogokolwiek i możesz troszeczkę możesz zobaczyć chociaż jak to się będzie układało. To co jest ciekawe to ten artykuł chyba, który wczoraj został zrzucony na internet o tym, że Kevin Durant od końca sezonu nie odbiera telefonów od managementu Nets. Podobno. Może to być robienie z igły widły, a może to być po prostu znowu jakaś kolejna mała historia Just Net Sphinx. To może zaraz być jakiś hashtag. Bo tam po prostu na papierze to wygląda dużo lepiej niż powinno i wydaje mi się, że oni teraz schodzą taką spiralą wymieniania lepszych zawodników za gorszych cały czas. Typu oddali większą wartość za Hardena niż być może wtedy Harden był. Teraz oddali Hardena za tego Bena Simmonsa, ten Ben Simmons i wszystko zależy, ten cała szansa ich powodzenia zależą też od tego, czy Ben Simmons też lubi koszykówkę. Nie? On się nie jest czuje tak, że... świetnie teraz po operacji pleców, tej takiej bardzo, bardzo ryzykownej, którą przeszedł. To nie jest tak, że tylko Kyrie Irving jest tutaj ryzykowny, tak? Tutaj mamy Bena Simmonsa ryzykownego, Kyriego Irvinga ryzykownego, więc jest sporo no dobrze, ryzyk tutaj. Ale też tak z tym Hardenem sobie zażartowałem, ale sytuację gorszą ma Filadelfia chyba trochę. Tak mi się wydaje. Bo... Filadelfia ma najgorszą sytuację, bo tam jakiej byś decyzji nie podjął, to ta zawsze decyzja będzie albo słaba, albo ryzykowna. Już najgorsza to będzie, jeśli pójdziesz z nim w ćwierć miliarda dolarów, 5 lat, bo są duże przesłanki ku temu, żeby sądzić, że Harden jest już za górką. Czy jest?
Ja myślę, że ten sezon będzie ten najbliższy sezon. To będzie sezon taki, sezon klucz, sezon odpowiedzi, czy faktycznie jest. No bo pamiętasz, rozmawialiśmy ostatnio, może nie u ciebie, może w jakimś innym medium, co jest Hardenem, co jest Hardenem, czy to jest pokłosie jakiejś kontuzji, bo jeżeli oddajesz w meczu, w którym kończysz sezon, oddajesz 9 rzutów, w tym jeden czy dwa w drugiej połowie, w meczu w takim albo wygrywasz, albo idziesz do domu, to co jest? Czy jest coś w sferze mentalnej? Bo my mamy już, mamy już dosyć pokaźną próbkę meczów, w których playoffach, w których Harden nie dojeżdża, nie dostarcza, nie ma go, znika, z jakiegoś powodu znika. Czy coś jest fizycznie nie tak? Bo trzeba pamiętać, że Harden jest przede wszystkim A, silny, piekielnie silny, B, fantastycznie rozgrywa, znakomicie podaje. To są rzeczy, które z wiekiem i z upływającą fizycznością mu nie znikną. Tylko teraz pytanie, czy on będzie chciał swoją grę przemodelować? Bo ja uważam, że on jeszcze jest w stanie, po pierwsze, znakomicie rozgrywać, podawać i kreować przewagi grając tyłem do kosza, jako grający tyłem do kosza rozgrywający, że tam powiedzmy zawodnik obwodowy. To jest rzecz, która nawet i z upływającą fizycznością nie minie. Ale mimo wszystko, nawet jeżeli te znaki zapytania to będą duże wykrzykniki, nawet jeżeli Harden będzie w stanie być dobry, znakomity fizycznie, to nadal to jest ćwierć miliarda dolarów i nadal to są gigantyczne pieniądze. Zamykasz siebie, zamykasz swoje salary cap, swoją drużynę na ten mniej więcej ten skład z tym Embiidem, który też ma swoją historię kontuzji i zakładasz, że w przeciągu powiedzmy dwóch, dajmy na to maksymalnie trzech lat jesteś w stanie zdobyć tytuł, bo nawet jak bardzo, gdyby Harden przemodelował swoją dietę, swój sposób życia poza NBA, to już pewnych procesów, pewnych rzeczy się nie da odwrócić. Nie wiem, no wychodzisz na boisko i ewidentnie widać, że ci brakuje tego minięcia, brakuje ci tego pierwszego kroku, że te step back trójki, one fajnie wyglądają jak wpadają, ale nawet jak trochę nie masz tej windy w nogach, nawet tam 15-20%, nie będę strzelał procentami i to jest taka różnica między tym, że czy wpada, czy nie wpada, czy mijasz pierwszą linię i tworzysz, kreujesz przewagi, czy nie, no bo jeżeli nie jesteś w stanie minąć Maxa Strusa, który no, jest poprawnym obrońcą, ale nie jest rewelacyjnym obrońcą i w drugiej czy pierwszej piątce obrońców pewnie swojej karierze nie będzie, no to jest pewien problem. A jeżeli za ten problem masz płacić 50 milionów dolarów, no to nie chciałbym być Darrellem Morejem, który prywatnie jest dobrym kumplem Hardena. Wiesz, ja bardziej myślałem o kontekście takim, że Filadelfia już narobi, wiadomo, tam tras de proces możemy wrzucić do śmietnika, ale wiesz... Seria z Heat, tutaj jesteśmy wyżej, awansujemy, Joel Embiid świetny sezon. To jest trochę jakbyś kupił ten samochód, niby te błotniki są do wymiany, zdejmujesz te błotniki, a w środku coraz więcej niespodzianek, a Brooklyn jest w każdym... Samochód po podwójnym dachowaniu, czy pan bierze, może da się wyklepać, proszę bardzo. Wszystko tam widać, a w Filadelfii to jeszcze Bulls wydrapią tego Tibula biednego i co to będzie wtedy? No wiesz, bo tak jak mówisz, sorry Maciek, zanim powiesz jedno zdanie, ja lubię Hardena i nie wiem dlaczego, ale go lubię i to nie jest aż taki wielki problem, czy Harden będzie tym Hardenem sprzed dwóch lat, czy nie, tylko problem dla mnie jest taki, płacisz mu ćwierć miliarda dolarów i zakładasz, że zdobędziesz tytuł, ale próbka tych jego słabych meczów w playoffach jest taka, że dla mnie ona jest zatrważająca, no bo wygrać 50 plus meczów to samym talentem i samym spacingiem, który robi Harden wokół Embiida, to możesz to zrobić. Ale fakt, że on znika w playoffach, oddajesz 9 rzutów i na konferencji prasowej mówisz, że piłka do ciebie nie trafiała. No jak do ciebie nie trafiała? Były przykłady, pamiętasz, rozmawialiśmy, oni, wiesz, nie jestem Dokiem Riversem i nie wiem, co tam było rysowane, ale jak już oglądasz te mecze, to widzisz mniej więcej, co się dzieje. Tu idzie zasłona, tu grasz coś z Embiidem, a tu nagle piłka trafia do Shake'a Miltona, a Shake Milton wygląda na wyraźnie zastanowiony, wiesz, wyraźnie skonfundowanego, co się dzieje, Karol, ta piłka, hej, do mnie miała... A, dobra, gra słów. Harden oddaje piłkę. To jest dla mnie największy problem, że te zainwestowane, jeśli to są zainwestowane w pieniądze na przykład w Janisa, nie zawsze ci da tytuł, ale masz gwarancję, że zawsze zostawi wszystko na boisku, czy wygrasz, czy nie wygrasz, bo na przykład przegrał teraz z Bostonem. Nie możesz powiedzieć ani słowa przeciwko Janisowi. Sam Janis może spojrzeć na siebie w lustro i może powiedzieć, zrobiłem wszystko. Czy Harden może to samo powiedzieć? No chyba nie do końca. I to jest dla mnie największy problem. Maciek, możesz powiedzieć, mamy jeszcze jedno pytanko i będziemy kończyć, także jak chcesz, mów. Wiesz co, ja pomijam już, że się z grubsza zgadzam z Karolem ze wszystkim, ale sam ten case Hardena jest w ogóle, to jest najciekawszy case w lidze, tak? Bo masz menedżera,
przyjaciela prywatnie i gościa, który troszeczkę się nawzajem stworzył z Hardenem, tak? Bo tym wielki, ten Morey wszedł, był świetnym menedżerem, ale stał się gwiazdą menedżerstwa, jak wziął Hardena, stworzył analityczny system oparty na wariancji, który miał zburzyć Golden State, i kiedy inni się ich bali, przesuwali swoje plany na przyszłość o kolejne kilka lat, zmieniali horyzont czasowy przez Golden State, tak Morey brał i atakował, wymyślał, jak ich zaatakować, no i bardzo niewiele im zabrakło tak naprawdę, żeby tych Warriors tam w końcu odpulić, tym prime Warriors tak naprawdę, więc za to i oni się kochają we dwóch, super, ale z drugiej strony no, oddałeś za niego już masę dobra, bo to jest Ben Simmons, który był twoim ostatnim dużym asetem i dwa piki jeszcze do tego zdaje się poszły. I Seth Curry, który być może bardziej by im pomógł w tych playoffach niż Harden. A Harden się okazuje, że nawet jeśli myślę, będzie miał lekki bounce back w najbliższym roku, ale to nie będzie scorer już taki, jakim był. To nie jest już gość, który będzie 30 punktów na mecz robił. To jest, jak powiedział Embiid, to już nie jest ten gość, to jest rozgrywający. Bo wszyscy wrzucali do niego wypowiedź, że it's not him anymore i ucinali to w tym momencie. A potem Embiid zaczynał się rozwijać na tym, że ale to jest kreator teraz. On teraz świetnie podaje, kreuje dla innych, tworzy przewagi i sytuacje, ale sam nie będzie gościem, który ci pójdzie i weźmie punkty w każdej chwili. I oczywiście pytanie jest teraz, czy tym kreatorem jest w stanie być przez 5 lat, na pewno nie, przez 3 lata. Czy jest w stanie być tym kreatorem? Czy się okaże, że nie mając tego procencika atletyzmu do mijania zawodników, czy będzie w stanie dalej oddawać te swoje step back trójki? Bo teraz jak gracze wiedzieli w tych playoffach, że ich nie minie, to siedzieli mu bardzo blisko niego siedzieli i nie był w stanie zrobić sobie miejsca tymi trójkami, żeby oddać tą trójkę komfortową przy tych step backach. I to jest tak, jeśli on przez 3 lata będzie, to ten kontrakt przeżyjesz taki gigantyczny, bo masz tylko 2 lata kary na końcu. Ale jeśli on nie jest w stanie być nawet trochę tym gościem, to jest dramat. Podobno poszły plotki po sezonie w Filadelfii, że nawet nie rozważają dla niego supermaxa, tego maxa absolutnego i że tutaj będą próbowali negocjować. Ale z drugiej strony pewnie korzystają z tego, że on nie ma agenta. Powiedzą James, 2+1, a potem damy ci 5 lat wielkie, wspaniałe. James może uwierzy, słuchajcie. Może uwierzy, jakby nie w stripkawie podpisywał ten kontrakt, to może powie, a dobra, 2 lata, przecież potem wypowiem opcję zawodnika i dostanę 5 lat, nie? Może coś tam będą próbowali kombinować, jak go tak delikatnie nabrać, a potem po prostu Morey przestanie od niego odbierać SMS-y, no trudno, straci przyjaciela. Ale chociaż nie straci, nie wiem, dodatkowych 150 milionów dolarów. Więc to jest on i Kyrie Irving to są dla mnie dwie najciekawsze decyzje tego off-season, autentycznie. Bo to, że Phoenix Suns powiedzieli już głośno, w sensie już wylikowali do 3 różnych ludzi, że według ich managementu żaden center w lidze nie jest wart, tak, poza takimi jednorożcami jak Jokic i Embiid, nie jest wart 30 milionów rocznie, bo ich dział analityczny wykazuje, że to ma mniejszy, centrzy mają mniejszy wpływ na grę po prostu niż wartość 30 milionów dolarów rocznie. Łatwo ich zastąpić właśnie za 4-5 milionów, jak Jawal McGee. Ja mówię poza jednorożcami takimi, nie? To i klasyczny center to jest pozycja, że nie zasługuje na 30 rocznie jak Ayton, to tamta decyzja będzie, wydaje mi się, dosyć prosta. Wszystko idzie na jakiś sign and trade na przykład, albo to, że on podpisze jakiś kontrakt 2+1, żeby jak najbardziej nasrać Phoenix w książki, gdyby chcieli to wyrównać, bo to jest najgorszy kontrakt dla wyrównania dla drużyny. Takie 2+1. I Ayton może czegoś takiego szukać, no i tam podejrzewam, że dni Aytona Phoenix są w taki lub inny sposób skończone, ale trudno sobie wyobrazić Irvinga odchodzącego z Nets i równocześnie trudno sobie wyobrazić Irvinga dostającego 5 razy 50. Trudno sobie wyobrazić Hardena odchodzącego z Filadelfii po tym, co Filadelfia za niego oddała i jak dużo poświęciła, jak ważny jest dla Morey'a. A trudno sobie wyobrazić, to jest nie do wyobrażenia praktycznie, bo ten Harden, którego widzieliśmy w playoffach, dostał te 5 razy 50, więc to lato miało być nudne w NBA poza draftem. Miało być nudne w NBA, się zapowiadało bardzo długo, a teraz nawet nie wiadomo, że ten gość, który tam miał koniecznie na pewno zostać w swojej drużynie, czyli Zach LaVine. Zach LaVine przecież też podobno jest niezadowolony z bycia betą. To bardzo dobrze, niech on będzie niezadowolony. Drzwi otwarte są. Więc zapowiada się ciekawe lato, fajnie dla nas, dla kibiców świetnie, dla menedżerów. Nie będzie mi go brakowało w Paryżu. Tyle powiem. W sensie on pewnie zostanie w Bulls, Michał, ale... Dobrze, słuchajcie. Jest teraz, taki wiesz, szybki punch, Marcin, bo ja nie chcę już, Paweł, przepraszam, nie chcę o Hardenie, bo już mi niedobrze jest.
Poza tym ostatnia rzecz na temat Hardena, że Hardena może po prostu, to nie jest kwestia niczego innego, jak tego, że w pewnym momencie, czyli te 3-4 sezony temu, zrobiono z niego rozgrywającego i powiedziano, James, podawaj. I może to coś ma w głowie, że tym rzucaniem nie do końca, ja może będę podawał tym ludziom, może nie będą mieli tyle do mnie pretensji kibice, jak będzie więcej dostawał ktoś inny, a ja jak mało rzucam, to mało trafiam, no i to się nie godzi ze sobą. Może to trochę tego wina. Ale tylko mi cię podaje, to ja nie wiem, jest nic ale złego, Maciek że tu wywód, że to niedobrze, że oni się dzieli piłką, ma atakować, jak dobrze zrozumiałem. Nie, to niedobrze, po prostu on już nie jest no w stanie. No może właśnie dlatego punktów. Nie jest w stanie, bo mentalnie już musi podawać, no. Dobrze, szybkie pytanie, Marcin Gor... Karol, ale Karol tam machał palcem na ciebie. Tak, czy mogę dwie rzeczy o Hardenie jeszcze powiedzieć? Nie. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy pamiętacie, na pewno pamiętacie, że w zeszłym roku Harden miał na stole propozycję kontraktu do podpisania. Powiedział, że na razie się wstrzyma, zobaczy. A druga rzecz to, nie wiem, czy wiecie, ale córka Darla Morey'a na swoją pracę magisterską albo licencjacką, już nie pamiętam, robiła film o Hardenie. Nie. Dobrze, to pytanie. A co do nadchodzącego nocnego meczu, to co myślicie na Bertransa zamiast Baloka do pierwszej piątki? Nie no, w życiu. Bulog jest strasznie ważnym graczem. A poza tym też nie widzę sensu takiej zamiany, bo ten pierwszy to też taki czasami dobry puncher w tych takich brudnych tych sytuacjach, kiedy trzeba przetrwać końcówkę drugiej kwarty, coś tam trafi, może się załapie do tej piątki wyjściowej w trzeciej kwarcie. To też nie jest najgorszy gracz, no. Już nie katujmy go. Pamiętajmy, że Bertans gra przeciwko rezerwowym. Na razie wygląda dobrze przeciwko rezerwowym w 10 minut na mecz, czy 11 minut na mecz. A Bullock, jak na piątkę, które dostaje tak bardzo w papę, bardzo dobrze się pokazuje w tych playoffach. Naprawdę dobrze gra. Tylko ma bardzo trudne krycie. Tylko jeśli jego zabierzesz sobie obrony na obwodzie, a zastąpisz Bertansem, który ma stopy z kamienia, z całym szacunkiem dla Bertansa, ale tam są te stopy są po prostu w betonowych bucikach przy tym, co Bullock, jak się Bullock rusza, to przy ataku Warriors to jest samobójstwo. Przecież oni przeorają ich do zera wtedy. Łotewski laser trzeba sobie dawkować. Też jestem tego zdania, także żadnych zmian, Marcin, przykro mi. Dobrze, to odpowiedzieliśmy na wszystkie nurtujące pytania, rozgrywki międzynarodowe, polskie i Londyn, i Nowy Jork. Wszystko było dzisiaj. Więc mówimy do widzenia. Nie ma, tak. Musimy robić tak, że będzie teraz wyposzczenie tak zwane, a 23 nie będzie niczego poza draftem. Realizuje się tekstowo i w innych podcastach. Kiedy jest draft 23? Czwartego naszego czasu, można powiedzieć. Wtedy będziesz, Maciek, ja będę tylko realizował. Będziesz sam nawet na antenie, jak chcesz. Nawet lepiej. Ja wejdę tylko w takiej koszulce Polska z umalowaną flagą, jak Jeremiusza wybiorą. I potem będzie tylko znacznik na YouTubie. W tej minucie wybrali Polaka. No tak, właśnie. Propozycję tytułu tego podcastu, żeby wpadł do karty na czasie. Musimy zrobić coś takiego, jeśli zdecydujemy się na YouTube. Musimy zrobić jakiś taki rekord, że będą do nas dzwonić redakcje, na przykład Radia Kętrzyn. Co się stało, że mieliśmy tyle wyświetleń? Tego oczekuję, Maciek. Tego rodzaju. Ale to ja wiem. Ty powiesz po prostu, że byłeś otwartą transmisję draftu na swoim kanale i 40 tysięcy Chińczyków postanowiło kazać nam się zamknąć. Wszystkim po prostu zapłaciły. Dokładnie o 21:37 czasu nowojorskiego zostanie wybrany Jeremy Sohan. Powiedziałeś to? Ja to zapiszę sobie. Troszkę wcześniej, Karol. Ale wiesz o co chodzi. Symbolika. Tak. Dobrze, jest. Słuchajcie, tak dzięki jest. Za dzisiaj. Trzymajcie się, proszę się ładnie pożegnać. Do usłyszenia, do zobaczenia. Karol z akcentem religijnym. No dawaj. A, w ten sposób. Dobrze, proszę bardzo. To ty, Maciek, po rusynowsku, jak się tam żegnacie? Bo to Warszawa nie jest, ale... A, dobranoc po prostu. Dobranoc. Przykro mi. Dobra, trzymajcie się czołem. Jak tam na Bemowie się żegnacie? Poza tym lepiej się witać niż żegnać. Takie jest tutaj powodzenie. A ja. Dobra, zawsze. Czołem, trzymajcie się.